przystępujemy do procedowania druku nr 11 w sprawie testowego opinii mieszkaniowo-społecznej w sprawie opinii dotyczącej ustalenia godzin w układu aptek krakowskich w 2013 roku. Proszę Państwa. Proszę Państwa, otrzymaliśmy pisemną propozycję uchwały Rady Miasta odnośnie ustalenia układu godzin pracy krakowskich aptek. I tak, jako minimum Rada Miasta była wskazania, żeby to były 4 apteki na Kraku i po prostu, ponieważ zgłosiło się 6 aptek, które są w stanie zapewnić całodobową obsługę, mają stosowne zaplecze i wszystko, więc wykazano nam te 6 aptek. Jeżeli chodzi, 2 apteki znajdują się na naszej dzielnicy, dodatkowo oprócz Karwaryjskiej jest życzliwa apteka na ulicy Badowickiej 6. Natomiast padła tutaj sprawa rozszerzenia, no zależy to dokładnie od po prostu obsługi zaplecza aptek. Jeżeli w którymś rejonie Państwo radni uważacie, że przydałaby się całodobowa, to po prostu trzeba ponegocjować z kierownikiem danej apteki, czy jest w stanie, a po prostu całodobowy dyżur wymaga zaopatrzenia w bardzo dużą ilość leków i odpowiedniego personelu, żeby po prostu zapewnić obsługę, dlatego większość właścicieli kierowników aptek nie deklaruje tego. No będziemy mieć jedno więcej, bo tutaj tam chyba rzucał pasło, żeby trzeba było w Łaszowie poszukać, żeby ktoś nie chciał, ale istniejących aptek nikt się nie zadeklarował. Na razie mamy takie proponowane godziny. Przy aptekach jednozmianowych dni robocze od 9 do 16, przy aptekach dwuzmianowych od 8 do 20. Są to rozsądne. W sobotę dla aptek jednozmianowych to druga sobota 8 do 14, dwuzmianowych 8 do 14 w każdą sobotę. Dnia zwyczajowo przedświątecznych, Wigilia, Sylwestra, Wielka Sobota dla aptek jedno i dwuzmianowych od 8 do 14. No i tak jak mówię, zapisy na Karzyński, na Gara, na Karwaryjski 94, Centrum Lewa, Dowicka 6 i nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych nie zapisuje się w kwestii uchwały do projektu nr 11, kto jest za? Dziękuję Państwu. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie mam. 17 za, 0, 6, 0, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.